Witamy naszego gościa. Jest z nami Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce. Dzień dobry. Dobry, witam Państwa, witam pastora, witam Was wszystkich serdecznie. Witam Ciebie, Mikołaju, bardzo serdecznie. Wiesz, że nazywamy Cię Świętym Mikołajem. Mam nadzieję, że nie jesteś z tego powodu na nas w jakiś sposób urażony, ale powiem Ci, że takiego prezentu, jaki od Ciebie dostałem na święta, to nie pamiętam, żebym kiedyś dostał. Nie? Zwykle Wigilia, no to było takie krzątanie się w domu, we własnej rodzinie, tam co zjeść, co przygotować, czy jakiś film będziemy później wieczorem oglądać, czy nie. Tego typu koncentracja. Nie? A ty przez swoją akcję właśnie Fundacji Wolne Miejsce, czyli robienie Wigilii na różne sposoby, bo w czasie COVID-u rozwinęliście też tę formę właśnie przywożenia Wigilii do domów ludzi, to szczególnie dla ludzi niepełnosprawnych, niedołężnych, to super, super uzupełnienie, ale no, największe wasze takie dokonania to te wielkie, wielkie imprezy na kilkaset ponad 20 lat organizujecie Wigilię dla samotnych. I dokończę tylko ten wątek. Po raz pierwszy w życiu Wigilię przeżyłem, przynajmniej do, że tak powiem, 14, w inny sposób. Angażując się w przygotowanie tych potraw, paczek, już zresztą dzień wcześniej karpia robiliśmy, a potem rozwożenie. To było piękne, kiedy mogliśmy zobaczyć ludzi, którzy wow, ja to nie wierzyłem. Co, jakaś fundacja z Katowic? To chyba tam czy zgłosiłem, ale to na pewno nie przywiozą mi tego. Albo inna wypowiedź to już od Magdy, która też woziła te paczki. Ta pani mówi, wow, nie, przepraszam, pan, jeszcze nigdy nikt mi nie dał niczego za darmo. To twój pomysł, zaangażowanie wielu ludzi. Także dziękuję ci za ten prezent, święty Mikołaju. Słowo, ale tak naprawdę wasze wykonanie. To prawda, mój pomysł. 20 lat temu jednego człowieka, samotnego sąsiada zaprosiłem do mnie na te wolne miejsce. Zamieniłem je z tego pustego, wolnego miejsca na zajęte. Z czasem przychodziło do mnie więcej osób, jak znacie tą historię. I od 2012, czyli 10 lat temu, zacząłem robić te wydarzenia w wielkich halach. Najpierw hala Kapelusz w Katowicach, 600 osób. No i teraz to są już tysiące osób w wielu miastach. W tym roku 30 miast w Polsce, między innymi właśnie Lublin, Katowice, Warszawa. Tam wszędzie, czy w sposób stacjonarny, czy mobilny, bo to były różne formuły w tym roku. Dotarliśmy do wielu samotnych, potrzebujących osób, a także do uchodźców wojennych, szczególnie w Warszawie. Udało nam się zaprosić tych, którzy mieszkają w hali Ptacha i Nadarzyn. Zorganizowaliśmy nawet autobusy, które te osoby przywiozły na wydarzenie. No, wzruszenie było niewiarygodne. Przyznam szczerze, że to była jedna z trudniejszych Wigilii w moim roku. Ze względu na, przepraszam, że ten, ale tutaj mi coś jakieś połączenie robi, więc. Jest pan zajęty również po świętach, także rozumiemy, ale z tego, co pan mówi, widać, że ten projekt Wigilia dla samotnych się rozrasta i że w tym roku, szczególnie w czasie, kiedy trwa wojna na Ukrainie, tych samotnych potrzebujących jest w Polsce o wiele więcej. Oni jak najbardziej pasują na te wolne miejsca, dlatego że wiemy, że są w odłączeniu od swoich rodzin, a czasami niestety już ich stracili, więc są w jakichś ogromnych, trudnych przejściach. Nie planowali być na obczyźnie w Boże Narodzenie i zaproszenie ich do tego stołu. To mieliśmy okazję 24 grudnia, ale od razu Państwu wszystkim podpowiem, że jeśli ktoś tego nie zrobił jeszcze do tej pory, to ma szansę powtórzyć to coś dobrego 6-7 stycznia, kiedy będą święta według czasu ukraińskiego. Oni co prawda dostali taką dyspensę, że mogli jakby mieć święto wraz z nami 24, ale wielu z nich będzie też przeżywać te święta właśnie w styczniu, kiedy my będziemy mieć święto Trzekrój tak zwanych. To jest okazja, być może, to nie chodzi, żeby tworzyć Wigilię, ale zaprosić kogoś, pogościć się, porozmawiać, wymienić się właśnie też poglądami, kulturą. To jest bardzo dobry moment, żeby te osoby, które są w Polsce, czuły takie ugoszczenie i taką prawdziwą miłość i troskę. Ale wracając jeszcze do tych wydarzeń, chcę Państwu powiedzieć, że w tym roku było one wyjątkowe, bo wróciliśmy w wielu miastach z tego trybu pandemicznego, czyli właśnie wyjazdu, tak jakby wy byliście u kogoś. To jest bardzo dobre odwiedzić osobę samotną, potrzebującą, złożyć jej życzenia, pokrzepić. Ale wiele osób pamiętało sprzed pandemii te duże wydarzenia przy wielkich stołach wigilijnych z kolędowaniem wspólnym, przedstawieniami teatralnymi, wigilijnymi.
I to udało nam się w tym roku zrealizować w kilku miastach. Wielka radość, ogromne wzruszenie, śpiewanie wspólne. Przyznam uczciwie, że no, czułem ogromne takie, nie wiem, podniecenie, kiedy osoby składały sobie wzajemnie życzenia, kiedy się ściskali, kiedy mogli się wreszcie ludzie dotknąć. A tutaj to, co państwo widzicie, naszych darczyńców cudownych, słuchajcie, pani Omena Mensach i pan Rafał Brzoska, filantropii małżeństwo, pana Rafał Brzoska to jest właściciel firmy Impost, ufundowali, słuchajcie, 10 tysięcy śpiworów, 10 tysięcy termoporów, pomogli nam wynająć hale Expo, posiłki, no, zainwestowali ogromne pieniądze w te wydarzenia wigilijne i to jeszcze dalej będzie trwało, bo te śpiwory rozdajemy dalej po noclegowniach. Jeśli w Lublinie też macie potrzebę, to jesteśmy w stanie wam wysłać i śpiwory, i termofory, abyście mogli rozdać to osobom potrzebujących właśnie, którzy takie z tego się będą cieszyć. I te kontakty, słuchajcie, się tworzą. To jest bardzo ciekawe. I jeśli pan pastor pozwoli, taka krótkie świadectwo. Ja mam w Warszawie konflikt z prezydentem miasta i ignoruje nas jako fundację. W wszystkich innych miastach działamy tak jak w Lublinie, wespół z ratuszem. Warszawie, że to będzie niemożliwe. I decyzję o tym, że będziemy robić Wigilię, podjąłem we wrześniu, wiedząc, że nie będzie żadnego wsparcia finansowego, że na to wydam no, spore pieniądze na fundację, na wynajęcie hali Expo, na jedzenie, na wszystkie inne rzeczy. Ale podjąłem tę decyzję, wiedząc, że nie możemy zawieść osób, które wcześniej były obdarowane Wigiliami, Wielkanocami, że nie możemy przerwać tej pomocy i że cały ciężar niesiemy my. Modliłem się o to, co Bóg uczyni. I słuchajcie, same cuda się działy. Cieszę się, że ludzie moi to widzieli. Bo najpierw wsparł nas wojewoda jakąś kwotą pieniędzy, taką częścią, by to określił, a nie spodziewałem się nigdy nas wojewoda, że w żadnym mieście nie wspierał na Wigilię Wielkanoc, więc to dziwne było. A potem właśnie pani Omena i pan Rafał zadzwonili do mnie, zapytali, czy mi brakuje pieniędzy. No to chwała Bogu, rzeczywiście cieszymy się z tego błogosławieństwa. To co ty robisz, to naprawdę jest no, takie uruchamiające wyobraźnię. Pamiętam, jak byliśmy u ciebie też w sklepie socjalnym w Katowicach, jest reportaż na naszej stronie, to widzieliśmy, że potrafisz zarażać ludzi entuzjazmem, zarówno w skali małej, jak personel tego sklepu, jak i do takich wielkich projektów, na naprawdę setki, czy w skali Polski, no to są dziesiątki tysięcy ludzi. Potrafisz uruchomić wyobraźnię i także wyobraźnię tych ludzi, którzy mają środki, o, to chcemy wesprzeć. Nie chcemy, że tak powiem, mieć tylko własnego bogactwa, chcemy się nim dzielić. Nie? To jest coś niezwykłego. To trochę coś takiego próbował robić Owsiak. Nie? Przepraszam za porównanie, mam nadzieję, że się tu nie obrazisz, ale on kierował ludzi w kierunku, można powiedzieć, jakimś... Uruchamiał w sercach. Ale kierował młodzież raczej w kierunku takiego niewartości związanych z kulturą chrześcijańską, nie? A to, co ty robisz, jest podobnie, jeśli chodzi o rozmach i właśnie uruchamianie wyobraźni, szczodrości serca i tak dalej, a kieruje właśnie ku Jezusowi Chrystusowi. Także wielki szacun. Pastorze, to prawda, na tych wydarzeniach cały czas przypominamy, że Wigilia to nie tylko właśnie choinka, to nie tylko karp, to nie tylko kolędy, ale właśnie coś więcej, narodził się Pan Bóg. Oczywiście nie wiemy, że to nie chodzi o ten dzień, bo jest bardzo symboliczne, ale przypominam, że urodził się po to, żeby każdy mógł skorzystać ze zbawienia. Co jest bardzo ciekawe, sam urodził się w samotności. Był nieprzyjmowany. Dla wielu ludzi samotnych, którzy czują się odrzuceni przez świat, którzy czują się niezrozumieni, to jest to ciekawa prawda, kiedy się mówi, że Bóg to rozumie, że Bóg był w takiej samej sytuacji. I wie, zna ich ból, dlatego tutaj właśnie ich zaprasza. To jest niesamowite, jak bardzo ta prawda potrafi pomóc wielu osobom, bo widzę przez te 20 lat, ile to dało efektów. Sam chrzciłem wiele osób, które poprzez najpierw bycie naszymi gośćmi, potem naszymi wolontariuszami, przyjmowało Boga do swojego serca i życie zostało zmienione. A na koniec powiem państwu taką przemiłą rzecz. Pani Omena i pan Rafał przyszli na wydarzenie w Warszawie i plan był taki, że wpadają dosłownie na życzenia i być może naleją do jakiegoś tam stolika jednego barszcz, bo potem pani Omena miała program na żywo o 16:00 i muszę wam powiedzieć, że jak zaczęli nalewać barszcz, nie mogli przerwać. Wołała, no musimy jechać, bo program na żywo, nie była w stanie przerwać i pana podawali cały czas, padli jak jakiś
amok po prostu, ona była tak wzruszona. Mąż do niej mówi, hej, jesteś profesjonalistką, nigdy nie płaczesz w takich sytuacjach. Ona, wiesz, nie była w stanie powstrzymać łez. Wiecie, to te wydarzenia tak zmieniają nas wszystkich, i gości, i wolontariuszy, i darczyńców. No to są jakieś cuda. I nie chcę... Amen. Tak, potwierdzam. No, ja akurat z Kornelią byłem w takiej dwójce, jednej z takich dwójek rozwożących. To jak już zrobiliśmy ostatnią wizytę, no to tak, wow, chciałoby się jeszcze więcej. Tak, chciałoby się jeszcze więcej. Mogę potwierdzić, także... że też miałam taką myśl, że kiedy się czyta na przykład opowieść wigilijną i się wzrusza też nad tymi historiami, to miałam taką myśl, że to rozwożenie tych paczek wigilijnych było takim naszym drobnym dodatkiem do tego, i że rzeczywiście o to chodzi w świętach, o to przekazanie dobra drugiemu człowiekowi. I wdzięczność kierowaną do Boga. I wdzięczność kierowaną do Boga, żeby to cały sens tej opowieści wigilijnej, no to jest zmiana człowieka z takiego świata troszeczkę egoistycznego, zamkniętego ku potrzebom innym, ale i wspólna wdzięczność Bogu. Także bardzo dziękujemy za włączenie nas w tę akcję i myślę, mam nadzieję, że w przyszłym roku to nasza współpraca będzie jeszcze na większą skalę, a tak jak pan mówił wcześniej, będzie można włączyć się również w pomoc ukraińskim uchodźcom już za kilka dni w styczniu. Także bądźcie na bieżąco, patrzcie na profile Fundacji Wolne Miejsce w mediach społecznościowych, a z nami dzisiaj był prezes tej fundacji, Mikołaj Rykowski. Bardzo dziękujemy. Bardzo i od razu mówię, że w styczniu jedziemy do Lwowa. Chcemy 6 lub 7 stycznia zrobić wigilię we Lwowie w bezpieczny sposób, bo w schronie, ale tam też będzie wydarzenie, a każdy z nas może w swoich miastach też pomóc osobom, które są tutaj w tej chwili na obczyźnie. Dziękuję serdecznie, a wcześniej zrobimy na pewno Wielkanoc, zanim będzie za rok Wigilia, także... Super. Bądź... Czyli już będzie można za kilka miesięcy się zaangażować. Dziękujemy za inspirację i za takie dodatkowe przeżycie, niezwykłe przeżycie w te święta. Do zobaczenia. Dziękuję za waszą pracę. Błogosławię. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.